Cześć, dziś w testach Musoneo Roland MC707, nowy Groovebox, potężna maszyna, a także jego mniejszy braciszek, czyli MC101, który, co ciekawe, został wyposażony w zasadzie w ten sam silnik brzmieniowy, co jego większy brat. Tutaj mam urządzenie 8-ścieżkowe, z dużą liczbą potencjometrów, być może więc bardziej przystosowane do gry na żywo. Tutaj z kolei małe urządzenie, które dość dużo potrafi i może być zasilane bateryjnie. Zacznę jednak od 707, a pod koniec filmu postaram się te dwa urządzenia jakoś porównać, zestawić. Urządzenie pozwala nam zapisywać nasze pomysły muzyczne na 8 ścieżkach, przy czym każda ze ścieżek może zawierać albo zestaw perkusyjny do 16 brzmień. Tych zestawów fabrycznych jest ponad 80, można tworzyć własne w oparciu o sample. Lub też możemy korzystać z pokładowego syntezatora i tutaj mamy ponad 3000 rolandowskich barw. Z możliwością edycji, także o tym opowiem później. Możemy także wykorzystywać próbki w roli instrumentów, a także importować tutaj pętle, które będą automatycznie rozciągane w czasie. Urządzenie oferuje nam sekwenser przypominający w wyglądzie ten z programu Ableton Live. I tak na każdej ze ścieżek możemy zapisać do 16 tak zwanych klipów, sekwencji, które mogą mieć długość do 128 kroków każda. Możemy wyzwalać je w dowolnej sekwencji lub też samymi wierszami, do czego służą właśnie przyciski Scene, czyli sceny. Na pokładzie instrumentu także bardzo dużo efektów, wysyłkowy pogłos, wysyłkowy delay, a także procesor MFX na każdy kanał oraz na sumie. Na tym panelu znajdziemy dwa stereofoniczne wyjścia, ale także porty send i return pozwalające nam stosować jakieś zewnętrzne efekty, procesory efektów, a także wejścia, w tym jedno wejście właśnie do podłączenia mikrofonu dynamicznego. Mamy także komplet złącz MIDI, w tym dwa wyjścia MIDI do sterowania zewnętrznymi urządzeniami, syntezatorami, port na kartę SD, a także oczywiście port USB, który pozwala to urządzenie wykorzystać w roli interfejsu audio. Zanim przejdziemy dalej, jeszcze jedna ważna rzecz. Groovebox MC707 może działać jako interfejs audio, ale także jako czytnik samej karty. Wystarczy przystawić go w tryb storage mode. Nas jednak, przynajmniej mnie, bardziej interesuje ten tryb interfejsu audio, a więc w tej chwili wszystkie klipy, które uruchomiłem w programie Ableton Live, są odtwarzane poprzez właśnie instrument Rolanda. Zwróćcie uwagę, wybrałem tutaj w ustawieniach sterownik Azure MC707 i skierowałem sygnał na jedno z jego stereofonicznych wyjść, a więc wyjście główne. Wszystkie tutaj wyjścia są dostępne, tak jak widzicie. Co więcej, mogę także miksować sygnał z komputera z sygnałem właśnie z samego sekwensera. Zobaczcie, a więc włączę do gry bas. Włączę okrzyki. Mogę także włączyć inne rzeczy. Fantastyczna sprawa. Także tak to właśnie działa. Stosunkowo przyzwoita latencja przy 48 samplach, około 7 milisekund właśnie samej latencji. No i oczywiście wszystko to, co słyszymy teraz z komputera, mogę także zarejestrować na osobnych ścieżkach. A zatem w tej chwili zarejestruję właśnie bas oraz ten syntezator, który powinien trafiać tutaj na to właśnie wejście. Sprawdźmy. I bas. A więc na tą ścieżkę trafiają właśnie te uderzenia akordowe, a tutaj na tej ścieżce rejestrowany jest bas. No i kiedy wcisnę play, tutaj odtwarzanie jest zatrzymywane, ponieważ sekwenser Ableton Live jest przełączony w tryb zewnętrznej synchronizacji. Jeśli chodzi o ustawienia MIDI, to większość z nich znajdziemy po prostu w zakładce Utility. No, możemy także przełączyć właśnie urządzenie w tryb Storage Mode, a więc daje nam to możliwość przegrywania sampli na kartę umieszczoną wewnątrz urządzenia bez jej wyjmowania i używania jakiegoś zewnętrznego czytnika. Ale większość ustawień jest właśnie tutaj w zakładce MIDI. Tutaj możemy sprawdzić właśnie ustawienia synchronizacji, a także zobaczyć, na jakim kanale wysyłane są informacje MIDI z poszczególnych ścieżek samego urządzenia. No i jeżeli chcielibyśmy, aby właśnie te informacje były wysyłane na konkretnym wyjściu MIDI, port pierwszy, port drugi bądź USB, to musimy zaznaczyć za pomocą strzałki do góry cały track, a następnie w ustawieniach wskazać właśnie, na którym porcie te kanały na wspomnianym kanale MIDI zostaną po prostu wysłane. Także tyle, bardzo fajnie to działa i to rozszerza znacząco możliwości tego urządzenia.
Zacznijmy w takim razie może od bębnów, a więc zwróćcie uwagę, pierwsza ścieżka jest oznaczona jako 1D, czyli drums, i na każdym z padów mamy inne brzmienie. Możemy łatwo programować je, korzystając z tych 16 przycisków tutaj, a więc w ten sposób bardzo klasycznie. To samo dotyczy oczywiście innych brzmień, które możemy tu wstawić. Możemy także je nagrywać z palca, posługując się przyciskiem Record. Możemy także włączyć sobie kwantyzację, aby od razu te uderzenia zostały wyrównane do siatki rytmicznej. Sprawdźmy. Każda sekwencja może mieć nawet do 128 kroków, a więc tak jak teraz zauważycie, w sekwencerze została zapisana pierwsza sekwencja. W tej chwili ma ona 16 kroków, ale mógłbym ją oczywiście wydłużyć. Mogę także zmienić kierunek jej odtwarzania. Albo nawet losowo. Możliwość ustawienia innej liczby kroków też pozwala tworzyć ciekawe dość polirytmy. Co ważne, każde z tych uderzeń, które zaprogramujemy, na przykład tego bębna, może mieć inną głośność. Możemy także zmieniać te parametry, wciskając i przytrzymując dany klawisz. A więc możemy sobie na przykład przesuwać. Mamy także możliwość ustawienia prawdopodobieństwa wyciszenia brzmienia w sekwencji, co pozwala wprowadzić pewną losowość właśnie do naszej gry. Dla każdej z tych 8 ścieżek możemy załadować inny zestaw perkusyjny, a więc jeżeli tempo nam się nie podoba, możemy przejść do zakładki edycji bębnów i po prostu wskazać sobie inny preset. Posłuchajcie. Doskonale. Możemy także edytować poszczególne uderzenia, chociażby właśnie w ten sposób. Dotyczy to zarówno takich podstawowych parametrów jak głośność czy wysokość dźwięku, ale także na przykład ilość tych efektów wysyłkowych, jakie są aplikowane za pomocą potencjometrów FX. W tej chwili być może te efekty nie są aktywne. Oprócz tego możemy także wejść głębiej i podmienić po prostu próbkę, a więc w miejsce tego uderzenia wstawić sobie dowolną próbkę z naszej karty SD, a więc urządzenie czyta pliki WAV w dowolnych w zasadzie formatach. No i tutaj możemy przeglądać nasze sample. A więc możemy wstawić nawet dość długie sample. A więc jeżeli ta próbka mi się podoba, po prostu ją ładuję. I teraz mógłbym ją uwzględnić w mojej sekwencji. Zatem tak to właśnie działa. Edycja sięga jednak głębiej, co spróbuję Wam teraz pokazać, a więc możemy także wejść do menu Edit i tutaj już zauważycie, że tak naprawdę każde uderzenie może składać się z 4 różnych plików dźwiękowych. Co więcej, możemy także ładować odrębnie próbki dla kanału lewego i kanału prawego. Zobaczcie, co stałoby się, gdybym na przykład zechciał zmienić ten właśnie snare w snare stereofoniczny. Wystarczy, że załaduję tutaj jakąś próbkę. Oczywiście próbki tutaj są dalej, więc muszę sięgnąć dalej do tej listy. Na przykład tutaj, zobaczcie. A więc teraz mam już bardzo stereofoniczne brzmienie. Co więcej, mógłbym załadować nawet do 8 próbek na jeden pad. Podsumowując, nic zatem nie stoi na przeszkodzie, abyśmy tworzyli własne zestawy perkusyjne w oparciu o próbki, które zapiszemy sobie na karcie SD. Niestety nie ma możliwości współdzielenia sampli pomiędzy pady i dokonywania różnych ustawień. To każdorazowo wymaga obciążenia pamięci, tak jakby załadowaniem tej samej próbki po raz kolejny. Także to jest pewien minus. Nie można też próbek dzielić na plasterki, a więc tak zwany slicing jest tutaj niedostępny. Być może jakaś aktualizacja w przyszłości to zmieni. Tak czy siak, no możemy ładować bardzo dużą ilość próbek na każdą ścieżkę, czyli teoretycznie, gdybyśmy chcieli korzystać z tak zwanych one-shotów, pojedynczych strzałów, pojedynczych próbek, to możemy ich mieć łącznie 16 brzmień razy 8, a jeżeli liczylibyśmy w samplach, to nawet po 8 brzmień na każdy pad, czyli 8 razy 16 razy 8.
Słuchaliśmy właśnie jednej z ponad 3000 barw, jakie można wykorzystać na każdej z tych 8 ścieżek. Druga ścieżka w trybie tone. I tak, żeby wybrać barwę, przychodzimy tutaj. Presety ustawienia podzielone są pomiędzy kategorie, a zatem, tak jak widzicie, bardzo dużo na przykład jest basów. Posłuchajmy może kilku przykładów. Zarówno klasyczne, jak i dość dużo nowoczesnych barw, które można wykorzystać na różne sposoby. Podobnie duży wybór w innych kategoriach. Jeszcze powiem słówko o basach. One bardzo fajnie siadają w miksach. Zawsze w przypadku Rolanda te barwy są bardzo dobrze dopracowane. Kiedy testowałem na przykład JDXC, również byłem tym bardzo mile zaskoczony. No ale posłuchajmy może padów. Wolno narastające, zatem pewnie trzeba będzie chwilę poczekać. Dużo bardzo ciekawych barw. Bardzo klasycznie brzmiących. No i też, choć sam instrument nie ma arpeggiatora, dużo jest właśnie takich animowanych barw. Także to jest rzecz niezwykle użyteczna. Bardzo dużo też na przykład pianin. I są to barwy naprawdę dobrej klasy. Posłuchajmy może pianin elektrycznych jeszcze na chwilkę. Tutaj pewien minus tej klawiatury padowej, ona jest czuła oczywiście na siłę uderzenia, tą czułość możemy regulować w ustawieniach, ale niestety nie ma możliwości wyboru skal. Wielka szkoda, bo faktycznie mielibyśmy wtedy dostęp do co najmniej 2 oktaw, a w przypadku skal pentatonicznych nawet do większej liczby. Ale dobra wiadomość jest taka, że te barwy można w bardzo szerokim zakresie edytować. Ja może wybiorę sobie coś bardziej syntezatorowego, więc sięgnę znów do kategorii może poliki. To możecie przejść do edycji tej barwy. No i tutaj zwróćcie uwagę, w trybie Easy bardzo dużo parametrów, bo możemy tak naprawdę podzielić tą barwę na 4 właśnie części, a więc ona może się składać, czy na nią może się składać 4 cząstki, a w zasadzie 4 różnego rodzaju oscylatory, w tym wypadku akurat PCM, ale to może to być virtual analog, generujący jakiś określony przebieg fali, może to być PCM, może to być przebieg typu super soul, czyli super piła, klasyczny rolandowski. Tutaj wybieramy sobie też rodzaj tej fali. No i mam oczywiście ustawienia filtrów, 2 strony, to samo jeżeli chodzi o obwiednie, dodatkowo korektor i dodatkowo MFX, a więc w tym wypadku na przykład jest to efekt typu Space D. Bardzo dużo jest jednak też efektów łączonych. Tutaj druga strona ustawień tego efektu. I te efekty łączone, na przykład Overdrive i Chorus. Czy Overdrive, Distortion i Touchwa. A jeżeli tego by wam było jeszcze mało, no to oczywiście możecie przejść do trybu Partial, gdzie możecie tak naprawdę zajrzeć, gdzie możecie zajrzeć do ustawień każdej z tych cząstek z osobna, ale tych ustawień jest moim zdaniem już zdecydowanie za dużo, także jeżeli nie planujecie tworzyć barw zupełnie od podstaw, to raczej nie będziecie tutaj prawdopodobnie nigdy zaglądać. No i trzeci rodzaj ścieżki to ścieżka typu looper, a więc jeżeli mamy tutaj 6 wolnych ścieżek, klikamy Create, aby stworzyć albo ścieżkę zawierającą barwę syntezatorową, albo zestaw perkusyjny, względnie zestaw perkusyjny z kompresorem, bądź też właśnie wspomniany looper. No i tutaj możemy od razu przejść do wyboru pętli z właśnie karty SD, niestety chwilę to trwa, podobnie jak czasami przewijanie, ale kiedy już znajdziemy jakąś pętlę, możemy jej posłuchać. Jeżeli dana pętla nam się spodoba, po prostu ją importujemy i tempo jest automatycznie dopasowywane do tempa projektu. A więc posłuchajcie.
Skoro już jesteśmy przy skalach, przy padach, przy programowaniu, to jeszcze jedna fajna funkcja, chord. Tutaj możemy zaprogramować właśnie dla każdego z padów wyzwalanie dowolnego czterodźwięku. Ja zaprogramowałem sobie takie właśnie akordy. Ale mógłbym te same akordy zaprogramować w zasadzie dla każdego z tych padów. Wystarczy wskazać tutaj odpowiednie nutki za pomocą potencjometrów. Co więcej, przebiega to bardzo fajnie, nawet losowo kręcąc można czasami znaleźć zaskakującą harmonię, nawet jeżeli nie kierujemy się teorią muzyki. Także to jest bardzo fajna funkcja. No i tym padem można też nadać różne kolory, kiedy już te akordy sobie wprowadzimy. Na przykład w ten sposób. Skoro już wiemy, że na każdej ze ścieżek możemy umieścić pętlę, próbkę, syntezator albo zestaw perkusyjny, no to pora na możliwości gry na żywo. Pokażę je hurtem w jednym ujęciu. I tak za pomocą padów możemy wyzwalać poszczególne elementy, włączając je do gry, chociażby w ten sposób właśnie. Możemy także uruchamiać całe wiersze za pomocą tych przycisków tutaj. Ale istnieje możliwość także włączania poszczególnych elementów z innych wierszy, na przykład w ten sposób, bądź też właśnie wyłączania tych, których nie chcemy w danym momencie usłyszeć. A zatem druga scena to w tym przykładzie akurat tylko i wyłącznie bas. Co więcej, możemy posługiwać się oczywiście tymi potencjometrami tutaj. Domyślnie obsługują właśnie parametry takie jak filtr, modulację oraz ilość efektu wysyłkowego. Ale łatwo też zmienić ich rolę, no bez sign, i teraz w miejsce właśnie parametru release wybieram decay. Teraz ta barwa jest zdecydowanie krótsza i na przykład dla ścieżki trzeciej mamy tutaj parametr reverse zaprogramowany. Także bardzo często już zabawa filtrem wystarczy, żeby uzyskać jakieś fajne rezultaty. Ale oprócz tego mamy także filtr na całość, bądź inny multi-FX, jaki ustawimy, oraz scatter, który domyślnie działa na całości, co często daje zbyt drastyczne rezultaty, ale możemy także szczegółowo edytować każdy z jego parametrów dla każdego z 16 ustawień oraz wskazać konkretną ścieżkę do przetwarzania. A więc zobaczcie, gdybym chciał teraz na przykład przetworzyć tylko ścieżkę czwartą, mogę to zrobić. Zatem tych możliwości jest całkiem sporo. Rodzi się zatem pytanie, czy można wykorzystać MC-707 do gry jak z Ableton Live, a więc do wyzwalania na przykład gotowych pętli. Można byłoby przecież umieścić je na karcie SD, a następnie wrzucić tutaj do tego sekwensera. Ja wykonałem taki eksperyment, wrzuciłem sobie tutaj garść pętli w klimacie techno. Było to kilka pętli dwu- i czterotaktowych w rozdzielczości 24-bitowej, zatem trochę wyższa rozdzielczość. No i zobaczcie, co się wydarzyło. Pętle oczywiście mogę odtwarzać. Niestety, kiedy przychodzę do utility i funkcji Looper Optimize, okazuje się, że te 7 pętli dwu-czterotaktowych sprawiło, że wykorzystałem aż 99% pamięci, ale pamięci dla loopera. Czyli okazuje się, że z deklarowanych około 6 minut przez producenta mamy około w porywach 1,5 minuty dla loopera, czyli dla pętli, co jest dosyć ograniczające. Być może ten podział pamięci zostanie w jakiś sposób zniesiony wraz z kolejną aktualizacją firmware, także oglądajcie też inne recenzje, zobaczcie, czy to się zmieniło. Ja, jeżeli czegoś w międzyczasie się dowiem, to też oczywiście postaram się umieścić napisy albo napisać coś w komentarzu. Na tą chwilę jednak raczej pętle należałoby traktować pomocniczo, zatem kilkanaście takich jednotaktowych pętli spokojnie wrzucicie pomiędzy 2-3 traki, natomiast raczej jest to sprzęt dla kogoś, kto chce
programować rytmy, bo tutaj tego ograniczenia nie zauważyłem. Zużycie tej pamięci przyrasta znacznie wolniej, zatem można wrzucać różne, nawet dłuższe dźwięki w ramach zestawów perkusyjnych. Natomiast co do tych pętli, no to tutaj tej pamięci tak dużo nie jest. Zatem, co można powiedzieć o MC-707 dobrego? A więc przede wszystkim potężny engine brzmieniowy z dużymi możliwościami edycji, ponad 3000 barw, możliwość wykorzystania ich aż na 8 ścieżkach, bardzo duża polifonia, duże możliwości edycji, bardzo dobre barwy, bardzo użyteczne, przekrój stylistyczny też ogromny, więc w zasadzie ten sam engine jest tutaj, tworzy dużą wartość, być może mógłby nawet kosztować tyle cały ten instrument, gdyby był z klawiaturą chociażby. Jeżeli chodzi tutaj o sequencer, mamy matrycę trochę jak w programie Ableton Live czy Beatweek do wyzwalania klipów pojedynczo bądź wierszami, więc to bardzo fajnie działa i to jest duży plus. Potencjometry mogą być wykorzystane do zarządzania parametrami opisanymi na obudowie albo dowolnymi innymi, które im przypiszemy, znaczy dowolnymi z predefiniowanej listy. Bardzo dużo w ogóle efektów jest na pokładzie tego urządzenia, bo MFX-y po 90 algorytmów na każdy kanał, ale także na sumie, oprócz tego delay, pogłos i jeszcze scatter, który też można programować. Bardzo fajnie rozwiązana funkcja chord. No i w ogóle sekwencer sam w sobie, który można wykorzystać do sterowania właśnie zewnętrznymi urządzeniami i wysyłać komunikaty za pośrednictwem właśnie dwóch odrębnych wyjść MIDI. A co po stronie minusów? Po stronie minusów generalnie rozwiązania związane z samplingiem, bo pomijając już kwestię pamięci, która teoretycznie powinna nam pomieścić 6 minut próbek, to te próbki niestety wszystkie musimy wrzucać do jednego worka, nie można ich dzielić pomiędzy katalogi. Być może to ograniczenie zniesie kolejna aktualizacja. Też dziwny podział pamięci na pamięć dla loopera i pozostałą pamięć, na przykład, którą można wykorzystać do zapełnienia próbkami perkusyjnymi, czy one-shotami różnymi, nawet bardzo długimi. Poza tym, no, kwestia samego przeglądania, także to mogłoby przebiegać troszkę sprawniej, więc jeśli myślicie o tej maszynie jako maszynie do wyzwalania pętli, czy tworzenia właśnie muzyki z pętli, to raczej powinniście szukać gdzie indziej. Jeżeli to jest sprawa priorytetowa, to raczej nie jest urządzenie dla Was, chociaż w odtwarzaniu dodatkowych pętli do aranżacji na jednej, dwóch ścieżkach znakomicie się sprawdzi. Pętle są fajnie dostosowywane do tempa projektu, przetwarzane, to działa naprawdę super. Z takich minusów jeszcze ergonomicznych, shift tylko po jednej stronie, więc większość operacji wymaga jednak użycia dwóch rąk. Szkoda, mógłby też być tutaj dodatkowy przycisk shift. No i za każdym razem, kiedy przychodzimy do innego, my nie musimy wcisnąć exit. To też niepotrzebne, być może to też można poprawić w aktualizacji systemowej. Także jeśli pominąć te ograniczenia związane z samym samplingiem i przetwarzaniem pętli, to mamy naprawdę solidny i fajny groovebox. Na deser zostawiłem sobie omówienie MC-101 i szybkie porównanie. Nie będę omawiał tej maszyny. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę to jest dokładnie ten sam instrument, ten sam groovebox. Tyle, że zamiast 8 ścieżek mamy 4 ścieżki i trochę mniej przycisków, zatem obsługa jest odrobinę inaczej rozwiązana. Poza tym to w zasadzie jest identyczny groovebox. To jest dosyć niesamowite, że mieści tak ogromną liczbę efektów i tak potężny silnik brzmieniowy. Co więcej, przynosiłem nawet projekty oparte na 4 ścieżkach z MC-707 do MC-101 i one bez problemu są odtwarzane, zatem nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o barwy, efekty i tak dalej. Nie ma też ograniczeń, jeżeli chodzi o pokładowy sekwenser. Tak samo możemy wprowadzać przesunięcia, kwantyzację, programować scatter. Jedyne, czego nie ma, no to funkcja chord jakoś nie zmieściła się tutaj w tym interfejsie, ale za to ciekawostka, możemy nagrywać nie 3 parametry w ramach sekwencji na kanał, ale 4. Mamy 4 potencjometry. No i oczywiście, jeżeli chcemy poruszać filtrami, czy pierwszym parametrem, jaki ustalimy, no to musimy wybrać ten przycisk. Jeżeli na przykład chcemy korzystać z wysyłek, no to musimy wybrać ten przycisk. Zatem ta obsługa przebiega troszeczkę inaczej. Mniej jest tych. No jeżeli wybieramy klipy, no to też musimy przejść do trybu klip, żeby te klipy wybrać. Tutaj za pomocą tych przycisków wybieramy ścieżki. Zatem ta obsługa przebiega trochę inaczej. Pady też nie są czułe na siłę uderzenia, co też zaznaczam. Ale oczywiście do tego instrumentu można podpiąć jakąkolwiek klawiaturę MIDI i to będzie po prostu działać. Oczywiście nie ma dodatkowych wyjść z tyłu, nie ma dodatkowego portu wyjściowego MIDI, ale tak poza tym to naprawdę jest potężna maszyna i powiem szczerze, jestem zaskoczony, jak fajnie gra się z tej maszyny na żywo i na koniec przygotowałem właśnie przykład, żeby Wam to pokazać. Poświęciłem może kilka minut na jego stworzenie, a zabawy przy graniu było naprawdę sporo.
MC-101 również ma tą samą funkcjonalność interfejsu audio. Podłączyłem w tej chwili urządzenie do komputera. Wyjście MIDI do wejścia MIDI mojego interfejsu, a więc kiedy wciskam play, rusza odtwarzanie w programie Ableton Live, który w tej chwili przestawiony jest w tryb zewnętrznej synchronizacji. Tą synchronizację możemy ustawić sobie w ustawieniach systemowych tutaj, podobnie jak właśnie kanały MIDI, z których mają być wysyłane, czy na które mają być wysyłane informacje z poszczególnych śladów samego sekwensera. No i to, co zaprogramujemy tutaj, może być odtwarzane w pełnej synchronizacji z tym, co w komputerze. Co więcej, to wszystko, co w tej chwili słyszycie, może być także zarejestrowane na osobnych śladach, a więc tak jak słychać, w tej chwili perkusja trafia na kanał wejściowy 3-4 poprzez właśnie USB. Tutaj mamy wirtualny kanał 5-6, no i kanał 9-10. Zatem kiedy wszystkie zaznaczę do rejestracji i powłączam nagrywanie, to ruszy nagrywanie perkusji z MC-101, basu z MC-101 oraz kanału czwartego, na którym mam chyba dodatkowe perkusjonalia. To wszystko w pełnej synchronizacji z projektem w programie Ableton Live. Jeśli chodzi o ustawienia samego interfejsu, to tak jak widzicie, można zejść tutaj z latencją do około 7 milisekund przy 48 samplach i te wszystkie wejścia dostępne są tutaj, trzeba je uruchomić. No i to samo jeśli chodzi o wyjście, także bardzo fajnie to wszystko działa. Oznacza to, że tak zarejestrowana sekwencja może być przez nas dalej edytowana i aranżowana właśnie w komputerze. Oczywiście MC-101 można także przestawić w tryb Storage Mode, w którym będziemy mieli dostęp po prostu bezpośrednio z poziomu komputera do karty SD, a więc będziemy mogli importować sobie sample do wykorzystania w ramach loopera bądź właśnie do budowania zestawów perkusyjnych. Zatem które urządzenie bym polecił? W chwili premiery MC-707 ma kosztować około $1000, czyli około 4000 zł. To urządzenie dokładnie połowę, bo około $500, czyli około 2000 zł. A różnica, więc różnica w cenie jest dwukrotna. Dwukrotna jest także różnica w liczbie śladów, bo tutaj może być ich 8, tutaj mamy tylko 4 ślady. Ale tak naprawdę na tym te różnice się kończą, jeżeli chodzi o możliwości engine brzmieniowy i możliwości samplingu i tak dalej, bo tutaj mamy dokładnie to samo, co w większym urządzeniu, no ale większe urządzenie oczywiście oferuje nam więcej potencjometrów, przycisków, pady czułe na siłę uderzenia, trochę też więcej jest wejść i wyjść. Ale sam fakt, że to urządzenie może działać na bateriach i to całkiem długo, no, mnie przekonuje do tego, żeby opowiedzieć się za wyborem tego malucha, zwłaszcza, że w środku potężny silnik brzmieniowy, przepiękne barwy syntezatorowe, ponad 3000, ogromny wybór, możliwość ładowania własnych sampli, tworzenia własnych zestawów perkusyjnych, także to jest bardzo dużo. Nie zauważyłem żadnej różnicy, jeżeli chodzi o brzmienie, dynamikę. Wydaje się, że cały układ brzmieniowy jest wręcz identyczny. Także nie sądziłem, że MC-101 tak mile mnie zaskoczy, raczej byłem podekscytowany początkowo MC-707, ale im dłużej obcuję z MC-101, tym bardziej to urządzenie mi się podoba i okazuje się, że całkiem fajnie można z niego także zagrać na żywo, pomimo tego, że tylko 4 potencjometry i trochę przycisków i tylko 4 suwaki, dużo można z niego naprawdę wycisnąć. Także tyle ode mnie, dzięki serdeczne, jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście piszcie. Dzięki. I'm going to go to the next one.